Ola, podobnie jak Madrytu czy Sewilli, Barcelony nie da zwiedzić się dogłębnie w 2 dni i nie da się zrobić filmiku, który w 10 minut pokaże Wam całe miasto, bo tak naprawdę nie powie Wam o nim nic nowego. Dlatego podobnie jak w przypadku innych dużych miast, zdecydowałem się nagrywać dla Was krótkie filmiki o konkretnych atrakcjach za każdym razem, kiedy zjadę do stolicy Katalonii. Dzisiaj zanurzymy się w odmętach Casa Batlló. Zapraszam! W drugiej połowie XIX wieku Barcelona przestawała mieścić się już w dawnych granicach. Odpowiedzią na ten problem miał być plan rozbudowy miasta stworzony przez Ildefonso Cerdà. Poszerzenie, czyli po hiszpańsku Ensanche, a po katalońsku La Sampla, miało być zieloną utopią zamieszkiwaną przez wszystkie klasy społeczne. Wolny rynek i spekulacje zweryfikowały te plany. Ensanche szybko stała się dzielnicą zarezerwowaną dla elit, które uciekały przed niewygodami średniowiecznej Ciudad Vella oraz sąsiedztwem biedoty i rewolucyjnych robotników. W początkach XX wieku burżuazja rywalizowała, prześcigając się w budowie ekscentrycznych siedzib. W tym okresie powstały także Casa Amatller, Casa Lleó Morera i Casa Batlló, dzieło Antonio Gaudiego. Rywalizujące budynki tworzą fragment alei Passeig de Gràcia, nazywany powszechnie jabłkiem niezgody. Nawiązanie do mitologicznego sporu to gra słówek, ponieważ w języku hiszpańskim manzana oznacza zarówno jabłko, jak i kwartał ulic. Środkowa i najstarsza kamienica inspirowana gotyckim zamczyskiem to odsłonięta w 1900 roku Casa Amatller. Jej właściciel, od nazwiska którego pochodzi nazwa budynku, był wówczas największym producentem czekolady w Hiszpanii. Narożna Casa Lleó i Morera przebudowana została przez szerokie grono lokalnych artystów pod wodzą Luisa Domenec i Montaner, jednego z czołowych architektów w mieście i dawnych nauczycieli Gaudiego. Pracę nad nią ukończono w 1905 roku. Rok później ulicę przeozdobiła Casa Batlló. Przebudowę kamienicy mieszczącej się pod numerem 43 Gaudiemu zlecił barceloński potentat tekstylny José Batlló. Początkowo prace były samowolą budowlaną, a powstałe w ten sposób dzieło trudno jednoznacznie zinterpretować. Niektórym fasada przypomina smoka z legendy o świętym Jerzym, patronie Katalonii. Z drugiej strony białe balkony przywodzą na myśl maski teatralne. Zielonkawą mozaikę i dach pokryty łuską interpretować można też jako elementy świata morskiego. Spacerując po Passeig de Gràcia, warto również zwrócić uwagę na uliczne latarnie, pochodzące z tej samej epoki co budynki, oraz płytki chodnikowe imitujące posadzkę zaprojektowaną przez Gaudiego dla Casa Batlló, ale ostatecznie użytą w pobliskiej Casa Mila. Wracając do wnętrz Casa Batlló, to właśnie one zabierają nas w podmorską baśniową podróż. Już na wejściu odnajdujemy tu nietypowe schody prowadzące do apartamentów używanych przez samą rodzinę Batlló. Podobnie jak świetliki w sufitach, ich elementy przywodzą na myśl skorupy żółwi morskich lub kręgosłup smoka. Pierwszym baśniowym przystankiem jest dawny gabinet pana Batlló i wielki grzyb, a właściwie kominek i 2 ławeczki, które przybrały jego formę. Kolorowe refleksy świetlne wpadają tu przez witraże umieszczone we framugach 4-skrzydłowych drzwi. Centralnym punktem piętra, podobnie jak życia każdej burżuazyjnej rodziny, był jednak salon. W tym przypadku mógł on dosłownie pełnić funkcję witryny ostentacyjnego stylu życia tej klasy społecznej, a to za sprawą wielkiego przeszklonego wykuszu wychodzącego na główną aleję dzielnicy. W głębi budynku 26 metrów podmorskiej żeglugi zapewniają nam klatka schodowa i przylegające do niej patio. Gaudí nie ograniczył się tu jedynie do formy. By skompensować nierównomierne oświetlenie pięter, kafelki płynnie zmieniają kolor, przechodząc od ciemno-niebieskich na ostatnim z pięter, aż do białego na parterze. Wraz ze zmniejszającą się ilością wpadającego światła, zwiększa się również rozmiar okien. Pod nimi znajdują się natomiast charakterystyczne skrzela, umożliwiające wentylację każdego z mieszkań. Jeszcze bardziej smocze wrażenie niż fasada sprawia wewnętrzny taras, gdzie znacznie mniej morska elewacja łączy się z ostro zakończonymi kratami i balustradami. Trafiamy tu z dawnej jadalni. Jej największą atrakcją jest podwójna kolumna, którą podobnie jak ściany większości pomieszczeń pokrywa łuska. Dawniej apartament rodziny Batlló wypełniały meble zaprojektowane przez Gaudiego. Dziś znajdziecie je w domu Muzeum Gaudiego w parku de Güell. Za dodatkową opłatą możemy jednak odwiedzić rekonstrukcję typowego wnętrza z epoki. Co do pieniędzy, wizyta w Casa Batlló nie należy do najtańszych. Podstawowy bilet kosztuje 25 euro. No ale w końcu to prywatna kamienica wpisana na listę UNESCO. Na dachu budynku znajdował się niegdyś zbiornik na wodę, a na poddaszu tuż pod nim mieściły się pralnie. Nawet tutaj sklepienia i wąskie korytarze przypominają wnętrze szkieletu smoka lub wieloryba. Ostatnim punktem wizyty jest 300-metrowy taras na dachu budynku. Do jego największych atrakcji należy 27 baśniowych kominów oraz wspomniany już pokryty łuską dach. Mam nadzieję, że zarówno ten filmik, jak i sam budynek przypadł wam do gustu. Na mnie osobiście zrobił on większe wrażenie niż pobliska Casa Mila. A teraz czekam na wasze komentarze i wasze opinie. Który z domów Gaudiego jest waszym zdaniem najpiękniejszy i jaki zabytek Barcelony zrobił dla was największe wrażenie? Pamiętajcie też o tym, że wasze łapki w górę i subskrypcje pomagają tym filmikom docierać do szerszej publiczności. Muchísimas gracias i hasta la próxima. I ten materiał był pierwszym, którego nie zrealizowałem samodzielnie. Animacja i montaż to dzieło mojej kumpeli Marii, która również czeka na wasze komentarze.